Rozpoczął się czas składania rozliczeń podatkowych. Urzędy skarbowe zachęcają do skorzystania z drogi elektronicznej. Polacy przyzwyczaili się do składania deklaracji podatkowych osobiście w urzędach skarbowych. Jednak dużo łatwiej to zrobić drogą elektroniczną. Ministerstwo Finansów na stronie e-deklaracje przygotowało bezpłatne formularze i programy, z których mogą skorzystać podatnicy. System działa przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Także możemy wysłać zeznanie podatkowe o każdej porze dnia, którą będziemy dysponować. Proszę pamiętać, że system sam obliczy nam wszystkie wyliczenia matematyczne. Nie wystąpią więc błędy matematyczne. Jeśli podatnik chce skorzystać z odliczeń podatkowych, to do danego zeznania będą dołączone odpowiednie załączniki. System podpowie, jakie są ulgi i odliczenia. Pozwoli to uniknąć pomyłek. Dzięki e-deklaracjom podatnik oszczędza swój czas i pieniądze. W 2013 roku z tego systemu skorzystało ponad 3,5 miliona Polaków. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Oprócz tego Ministerstwo Finansów uruchomiło aplikację pytaniową Szybki PIT. Tam eksperci odpowiadają na wszystkie nas nurtujące pytania. Można zadać pytanie i dostaniemy odpowiedź. Te pytania, które podatnicy zadają, są dostępne dla wszystkich. Każdy może przeczytać. Wypełniając deklarację podatkową, warto pamiętać o podarowaniu 1% organizacjom pożytku publicznego. Wspieramy w ten sposób osoby potrzebujące oraz stowarzyszenia działające na rzecz ludzi, zwierząt czy środowiska. Wykaz organizacji pożytku publicznego można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ale specjalną wyszukiwarkę przygotowało też Ministerstwo Finansów. Podatnicy mogą składać deklaracje do 30 kwietnia, jednak na przykład podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym i osoby opodatkowane w formie karty podatkowej zeznania muszą złożyć do 31 stycznia 2014 roku. Mogą więc zrobić to w piątek 31 stycznia do północy już tylko drogą elektroniczną.